Jacek Wabnik zdecydował się na start w wyborach na wójta gminy Kraszewice, bo, jak mówił w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej, razem z kandydatami na radnych komitetu Gmina Przyjazna Mieszkańcom ma plan na rozwój każdego sołectwa. Przyznał, że jako wójt będzie chciał przede wszystkim postawić na rozwój gminnej infrastruktury. Najciężej przebiegającą w przyszłości inwestycją będzie przebudowa centrum Kraszewic, czyli ulica Wieluńska. Na całej długości będzie nowa, z nowymi przejściami dla pieszych, z oczywiście z chodnikami nowymi i to będzie w najbliższej przyszłości największa inwestycja. W programie komitetu jest dokończenie budowy kanalizacji w Kraszewicach, a także w Mącznikach i Ręcie. W Głuszynie powstać ma z kolei nowe ujęcie wody, a mieszkańcy sołectw będą mogli wnioskować o zwiększone dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Jacek Wabnik, jak zapewniał, chce się również wsłuchać w głos przedsiębiorców i rolników. W tym celu chce powołać dwie oddzielne grupy konsultacyjne. Wsparcie zaoferować ma również seniorom i uczniom, zwiększając dla nich pulę środków na nagrody dla najbardziej uzdolnionych. Wśród innych punktów programu pojawiły się takie zadania, jak utworzenie w dworku w Kuźnicy Grabowskiej Gminnego Centrum Kultury. W powiecie ostrzeszowskim nie ma czegoś takiego, a nasze muzeum jest przykładem takim, że można tu ściągać turystów. Kandydaci zamierzają również zabiegać o remonty dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy, w szczególności o poprawę będącej dziś w opłakanym stanie drogi w Głuszynie. Proszę Was wszystkich o to, żebyście poszli na wybory i zagłosowali zgodnie ze swoim sercem, tak żebyście nie mogli później powiedzieć, że nie macie wpływu na to, co się dzieje na terenie gminy Kraszewice. Zapraszam jeszcze raz na wybory. Kandydatami na radnych KWW Gmina Przyjazna Mieszkańcom są Józef Wojtaszek, Halina Zdych, Paweł Ilski, Sylwia Kolenda, Artur Chowański, Marcin Cichosz, Ilona Gabryś, Sylwester Gołdyn i Jolanta Łuszczek.